ksiądz Zbigniew, 17 lat kapłaństwa. Obecnie pracuję w parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza w Świnoujściu. Moje powołanie zrodziło się bardzo, bardzo wcześnie, w pierwszych latach mojego życia. Chyba jeszcze w wieku przedszkolnym, kiedy moją ulubioną zabawą było bawienie się w księdza. I praktycznie z tą myślą, z takim pragnieniem bycia zawsze blisko ołtarza wzrastałem przez wszystkie lata młodości. Pierwszą wielką radością było to, jak zostałem ministrantem tuż po pierwszej Komunii Świętej w grudniu w trzeciej klasie, będąc w dosyć dużej wtedy grupie, zostaliśmy razem z kolegami przyjęci do grona służby liturgicznej. I powołanie do kapłaństwa mogło się wtedy rozwijać we mnie, w moim sercu, właśnie przy ołtarzu, między ołtarzem i zakrystią. I tak praktycznie do samej matury i z maturą włącznie. Także, gdy już mając świadectwo dojrzałości w ręce, chciałem ogłosić przynajmniej swoim bliskim, że chcę wstąpić do seminarium. W zasadzie nikt nie był tym ani zdziwiony, ani zaskoczony. Wszyscy przyjęli to jak informację o pogodzie. No, taka jest, jak każdy widzi. Idzie do seminarium, no dobrze, no to już w końcu pójdzie, bo chyba przez całe życie no jedną nogą czy myślą swoją ja cały czas w tym seminarium był. Życie seminaryjne było na pewno jakimś małym zaskoczeniem, małym, bo niedużym. Gdy się chce do seminarium wstąpić, to się przecież człowiek interesuje tym, co w seminarium się dzieje, jak ono wygląda, jak wygląda tam życie, czym się zajmuje kleryk przez 6 długich lat. Pewne wyobrażenie młody kandydat do seminarium na pewno ma. Wiadomo, gdy później przychodzi już życie wewnątrz seminarium, są rzeczy, które zaskakują, są rzeczy, które są nowe, których się trzeba nauczyć, ale gdy się pragnie żyć w sercu Kościoła, gdy się chce być księdzem, przyjmuje się to tak, jak młoda rybka łapie pokarm, chwyta się wszystko w lot, może nawet trochę z gorliwości czy nadgorliwości próbuje się czasem wyprzedzić. Życie seminaryjne nie jest dla kogoś, kto ma powołanie, kto chce realizować powołanie. Życie seminaryjne nie jest jakimś ani zaskoczeniem, ani szczególnym ciężarem. Jest po prostu naturalną drogą, której się pragnie, którą się chce realizować. I gdy wyrastają jakieś problemy, trudności, tak jak to przecież zawsze w życiu jakieś problemy dzień przynosi, po prostu chce się je przezwyciężać. Nie omijać, nie uciekać, ale przezwyciężać. Pierwsza radość w życiu kapłańskim to był pierwszy dekret na pierwszym parafie. Gdy się dostaje takie, no nazwijmy to, skierowanie od biskupa do pierwszej placówki, do pierwszej pracy, zawsze jest radość, jest jakaś nowa niewiadoma, jest nowe zadanie, nowe wyzwanie, które stoi przed młodym księdzem. Jeżeli poszukać jakiegoś pierwszego rozczarowania, to może takie, że przez całe życie chciałbym być księdzem, a jak przyszło co do czego, okazało się, że najwięcej czasu muszę poświęcić na to, żeby być nauczycielem. Ale do szkoły można się przyzwyczaić, do szkoły można polubić. Chociaż nie ukrywam, że teraz przeżywam drugą radość, że szkołę też i zakończyłem. Myśląc o powołaniu, trzeba chyba na pierwszym miejscu postawić znalezienie prawdy o sobie. Nie bać się prawdy. Szukać tej prawdy. Co chcę robić? W
czym się czuję najlepiej, co jest mi drogie w sercu. Nawet wtedy, myślę, to jest taki jeden ze sposobów rozpoznawania powołania, gdy na przykład ktoś mówi źle o Kościele i się tego słucha, co wtedy się czuje? Czy chce się przyłączyć do tego kogoś, kto wygaduje bzdury? Czy czuje się wewnętrzny jakiś sprzeciw, bunt i chciałoby się Kościoła bronić? To jest jakiś przejaw prawdy o tym, co jest w sercu drogie. Czy człowiek miłuje Pana Boga tak, że jest gotów rzeczywiście poświęcić dla Niego swoje życie? Czy jest to trochę obojętne? Czy może skarb ma zupełnie w innym miejscu, a w związku z tym serce przywiązane zupełnie do czego innego? Gdy się to prawdę sobie odkryje, wtedy trzeba zwykłej męskiej konsekwencji i odwagi.